Puchar Polski to zawody krajowe, druga ranga po Mistrzostwach Polski. Regulamin dopuszcza jednak udział zapaśników zagranicznych. W tym roku do Radomia przyjechali Duńczycy, Holendrzy i Litwini. To są zawodnicy i Duńczycy, i po prostu i Litwini, którzy już mają niektórzy kwalifikacje olimpijskie. Także tutaj oni po prostu przyjechali, postawili trudne warunki. A od takich najlepszych nasi się mogą uczyć. Polskich zapaśników czeka w tym roku ciekawy sezon. Główna impreza to Igrzyska Olimpijskie. Najpierw trzeba jednak się do nich zakwalifikować. Najważniejszym elementem teraz to będą kwalifikacje olimpijskie, jak również Mistrzostwa Europy, które w tym roku będą się odbywały w naszym kraju, w Warszawie, w województwie mazowieckim. W związku z tym staramy się również skorzystać z tych kwalifikacji, żeby powiększyć grono naszych olimpijczyków. Bohaterem pucharowych zmagań był radomianin Piotr Chudzik. Zawodnik olimpijczyka wygrał w kategorii do 97 kg. Radomski zapaśnik może myśleć o Igrzyskach Olimpijskich, ale tych za 4 lata. Jeździć na kadry wszystkie, spełniać swoje marzenia, i pomagać swojemu koledze z kadry Polski, Tadeuszowi Michalikowi, do igrzysk, do swoich igrzysk, najważniejszego turnieju. Zawody okazały się udaną imprezą. Organizatorzy zyskali pozytywne opinie. Organizacja, jak zwykle, jeżeli chodzi o Radom, staje na wysokości zadania. Zawodnicy pokazali się z jak najlepszej strony, więc jestem zadowolony. Puchar Polski był pierwszą dużą imprezą w karierze prezes olimpijczyka Marii Świerczyńskiej. Rzeczywiście jako prezesa to mój debiut, ale nie jestem zupełnie nowym człowiekiem w zapasach. Właściwie w olimpijczyku jestem od samego początku, więc gdzieś tam z boczku się przyglądałam, pomagałam w troszeczkę inny sposób. Piotr Przepiórka, pierwszy radomski mistrz Polski, wystąpił podczas dekoracji ze swoim dzieckiem, a prezes Andrzej Supron udekorował je brązowym medalem. Natomiast w najbliższą sobotę będzie można zobaczyć, jak walczą nadzieje polskich zapasów. W hali budowlanki odbędzie się Wojewódzka Liga Dzieci i Młodzików. Początek zawodów o godzinie 10:00.